W Miejskiej Bibliotece Publicznej Dzień Świętego Walentego nie zakończył się 14 lutego. W ramach familijnej soboty w bibliotece zorganizowano walentynkową Bibliotekę Marzeń. Rozpoczęto zatem od definicji miłości, która jak się okazuje niejedno ma imię i znaczenie. Konkursy i zagadki miłosne, lecz w bajkowym klimacie. Było też zadanie takie troszeczkę detektywistyczne, ponieważ w bibliotece znajdują się takie troszeczkę złośliwe chochliki, krasnale, które nam chowają i rozrzucają książki. Dzieci miały za zadanie odnaleźć książki, które nie stoją na półkach, tylko są w takich miejscach, których być nie powinny, czyli gdzieś rzucone na podłodze, na pufie, na oknie. Wynalazły wszystkie te książki. W książkach były ukryte kawałki pękniętego serca. I świetnie ułożyły z tego puzzle w kształcie ogromnego serca. Kreatywne zajęcia przyciągnęły do biblioteki rodziny, które chciały aktywnie i z książką spędzić sobotnie do południa. Najmłodszym atrakcje przygotowane przez pracowników biblioteki spodobały się. Super! A co ci się tak podoba najbardziej? Że się bawię z dziećmi. Bawimy się. Fajne są tutaj zabawy. Taką formę zajęć i zabaw zachwalają rodzice, dla których ważne jest, aby biblioteka nie była tylko miejscem, w którym można wypożyczyć książkę, lecz także rodzinnie spędzić czas. No były zajęcia manualne, również trochę się poruszaliśmy, bo za długo siedzieć to też nie można. Oprócz tego tutaj jest promocja książek, że dzieci mogą korzystać, wypożyczać książki, no a to jest najważniejsze. Kreatywnie bawimy się z dziećmi. Dzieci uczą się wiele przez takie zajęcia. Obcują z książką, co jest dla nas bardzo ważne, jako rodziców. Odrywamy ich od telewizorów, komputerów, telefonów. Mile rodzinnie spędzamy czas. Jesteśmy tutaj całą rodziną razem z synem, jeszcze z mężem oraz z przyjaciółmi też innymi. Cieszymy się, że jest takie miejsce w Ostrowcu i zachęcamy do odwiedzin biblioteki. Bo choć zajęcia, również te w walentynkowym klimacie odbywały się od dawna, to od kilku miesięcy biblioteka może poszerzać swoją ofertę i zapraszać całe rodziny. Teraz wreszcie mamy super przestrzeń, super miejsce w Ostrowieckim Browarze Kultury. Dzieci i młodzież mają naprawdę, wydaje mi się, kapitalną bibliotekę, a my mamy bardzo dużo miejsca i możliwości, warunków do tego, żeby wszelkiego rodzaju zabawy, zajęcia przeprowadzać. Z okazji walentynek biblioteka zaproponowała również randkę w ciemno z książką. Czytelnicy wypożyczają zapakowane książki, a 21 marca rozstrzygnięty zostanie konkurs z najlepszą recenzją bądź rysunkiem opisującym wypożyczoną książkę. Większość czytelników bardzo pozytywnie podeszła do tego pomysłu i stwierdziły i dzieci, i młodzież, i dorośli, że to jest fajna zabawa, bo potem się okaże, czy ta książka, którą sami sobie wylosowali tak kompletnie w ciemno, czy im spasowała, czy to jest literatura w ich guście, a może przeczytali coś nowego i do tego się przekonali, ale najważniejsze, żeby czytali. Do czytania zachęcani są też uczniowie. Od poniedziałku 17 lutego wystartowały zajęcia dla szkół pod znakiem kultury języka, posługiwania się poprawną polszczyzną i językiem.